serdecznie na pikniku w Krobowie z okazji zakończenia projektu Działaj Lokalnie. Wiata na lata od maluszka do staruszka. Witam Państwa. Chciałabym serdecznie powitać przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. Pana Dariusza Piątkowskiego, wicestarostę powiatu grójeckiego. Pana Karola Biedrzyckiego, zastępcy burmistrza gminy i miasta Grójec. Pana Artura Banasiewicza, redaktora gazety Nowe Dni. Pana Sławomira Majewskiego, komendanta Straży Miejskiej w Grójcu. Pana Marka Kulika, prezesa spółdzielni mieszkaniowej w Krobowie. Witam również wszystkich przybyłych, zaproszonych gości, przede wszystkim seniorów z Jasieńca, którzy do nas przybyli. Chciałabym powiedzieć, że spotykamy się tutaj dzięki projektowi Działaj Lokalnie. Chciałabym bardzo podziękować, no szkoda, że nikt do nas nie przybył ze Stowarzyszenia Warka, ale to oni są naszymi inicjatorami i chciałabym serdecznie im podziękować za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyli i naszą społeczność, przyznając nam pieniądze na kolejny projekt typu wiata. Muszę w szczególności podziękować, i tu pozwolę sobie na prywatę, Darkowi, Arturowi i Danielowi, który nie jest obecny, za to, że dali mi wskazówki na to, jak robić projekt i wspierali mnie w tym działaniu. Serdecznie dziękuję. Powietrza. O! Teraz! 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 Teraz!